To znowu oni! O nie! Nie! Nie chcę! Telewizja? Halo, telewizja? Ja dzwonię tu z Pieroży koło Szydziłowa. Przyjedźcie, te kosmici znów są. Oni nas wykończą, znów nie wezmą. Teraz zabierają żubry. Oto Puszcza Knyszyńska, przyrodnicza perła Podlasia. Ale czy tylko? Od jakiegoś czasu docierają do nas stąd bardzo niepokojące sygnały. Postanowiliśmy pojechać do nadleśnictwa Krynki. To prawda, że ostatnio żubry są bardzo niespokojne. Normalnie o tej porze były na polach, teraz się kryją w lesie. Powiedział mi nawet, że są przerażone. Faktem jest, jakby to nie zabrzmiało dziwnie, mówi się, że pojawiły się jakieś niezidentyfikowane obiekty i po prostu te żubry, całe stada są porywane. Po prostu zabierane są. I trzeba powiedzieć tak, że nie wiemy, co się z nimi dalej dzieje. Niektórzy mówią tak, one na pewno poszły na Białoruś, a nie tam porwane. I oto okazuje się, za kilka dni w tym samym miejscu, w środku dnia, w samo południe, stado się pojawia. Przerażone uciekają, rycząc do lasu. No ale to ma pan na myśli UFO? Nie przesadza pan? Pan w to wierzy? To nie jest kwestia wiary. Ja sam nie wiem, co mam o tym myśleć, ale jeśli zajrzymy do starych ksiąg parafialnych, albo co więcej, poczytamy, ale dokładnie, historię Eliasza Klimowicza z Wierszalina, to się okaże, że tego typu zdarzenia, porwania, wzięcia i nie tylko zwierząt, ale i ludzi, były notowane już bardzo dawno. Ludzie o tym bardzo dużo wiedzą, a jeszcze wiele więcej chcieliby zapomnieć, bo to nie są przyjemne dla nich wydarzenia. Dzień dobry, pani tutaj mieszka? Tak o, tu, niedaleko. A niech mi pani powie, gdzie się podziały żubry, co tutaj zawsze na tych polach pani, były? Pani, pouciekali. Takie wielkie zwierzaki. A uciekały jak kubica. A czemu? Panie, jakie UFO czy kosmity je brali. I my uciekali. Pani też by uciekała. Ale ja tam nic nie wiem. Niech pani idzie lepiej do leśników. No dobrze, dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. To, chciałam zapytać, to pana pole jest może tutaj? A, to nie tutaj, zaraz. A gdzie podziały się żubry? A daj pani spokój z tymi żubrami, to bydlakom już całkiem odbiło. Stodoły mi rozbiły, psa zeżarły. Ale co pan opowiada? No przecież żubry to zwierzęta roślinożerne. Chyba były, proszę panią. Teraz wszystko zeżrą. O, wczoraj. Goniły teściową. No gnała jak te amerykańskie F-16. No, takiego biegu w życiu nie widziałem. Psia jucha szybka była. Bardzo przepraszam, pani leśniczy. Ja chciałam spytać, bo tutaj ludzie jakieś niestworzone historie opowiadają o UFO, o wzięciach przez UFO żubrów. Pan coś słyszał o tym? Ja na ten temat nic nie wiem. Zresztą
kazali nam podpisać papiery, że nic nie możemy na ten temat mówić. Na jaki temat? No jak to na jaki? No kosmitów i prowadzenie żubrów. A niech to szlak, ale mnie pani podpuściła. Chciałbym pani przedstawić ciekawą osobę. To jest Art Juszczyk z Kalifornii. Światowej sławy ufolog. Art, czy mógłbyś opowiedzieć nam o żubrach i UFO? About UFO. Yes, of course. Och, oczywiście. Śledzę je od ponad miesiąca. Wspaniałe zwierzęta. Największe ssaki w Europie. Ale mają ostatnio duży i raczej niezwykły problem. Widzisz, one są porywane przez kosmitów. Wiem, jak to brzmi, ale uwierz mi, jestem ufologiem i widziałem dziwne obiekty latające nad polami, wybierające pojedyncze zwierzęta i odlatujące z nimi w nieznane. W końcu wypuszczają je po paru dniach, ale zawsze coś jest z nimi nie tak. Trzy rogi, osłabiona kondycja. Mam kilka zdjęć, proszę. Można tu zobaczyć jednego z tych żubrów, które zostały porwane, a następnie wypuszczone. Zrobiłem je zaraz przed tym, jak podjechał nieoznakowany samochód i go zabrał. To jak z archiwum X, człowieku. Nie twierdzę, że jest to powód do siania paniki, ale sytuacja jest co najmniej bardzo, bardzo niepokojąca. No i co teraz będzie? Co dalej? No i co będzie? Niewiele możemy zrobić. Z jednej strony zmowa milczenia, z drugiej strony coraz więcej niewyjaśnionych zdarzeń. Będziemy czekać, ale tak w ogóle to będziemy po prostu nosili ze sobą świeczki. Dlaczego świeczki? Podobno przepalony wosk skutecznie chroni przed UFO. Dzień dobry. Czy dostanę u pani świecę? Nie, skąd? U nas już od dawna tego towaru nie ma. Może w przyszłym tygodniu coś tam, a tak nie. Ale czemu nie ma? Taki towar teraz wszyscy go rozkupują. Nie wiem, co się dzieje. Dobry panu. Dzień dobry. My z telewizji jesteśmy. Ja chciałam zapytać, czy tu podobno w puszczy jakieś UFO się pojawiło, żubry porywa, czy słyszał pan coś o tym? UFO? Jakie UFO? To jakieś bzdury. Zresztą my się sprawami żubrów nie zajmujemy. A ta świeczka to co? Nie ma żadnej świeczki. No jak to? My się sprawami żubrów nie zajmujemy, a UFO to jakieś bzdury. Dzień dobry, panie sołtysie. Dzień dobry, pani. Panie sołtysie, słyszał pan tu o jakichś porwaniach żubrów, bo tu coś ludzie opowiadają? Żubry to nic, pani. Ja widziałem prawdziwe UFO. Jak to? Była zima, napadał śnieg, równiutko. Ja wjechałem do Nowego Ostrowia, przy tym takie trzy kuleczki w kształcie trójkąta, jakby coś wylądowało i później pionowo w górę wyniosło się i zostawiło ślady takie. Tak jak UFO zawsze zostawiało w gazecie, kiedy pokazywali wiadomości nie z tej ziemi. Tam było zdjęcie i ja takie same widziałem, tutaj było. Ale kiedy pan to widział? O, zimowo poro. I to na śniegu pan? Na śniegu. Nikt, żadne, bez wiatru, bez nic. Równiutko, znikąd nie mogło być, to tylko takie ślady zostawiło i do góry musiało polecieć. Może to deszcz napada? To nie deszcz, to jest śnieg, tylko wyłącznie śnieg był. Zimowa pora.
Także to jest, na pewno tak jest. 100% prawda. To jest fragment kopyta. Tyle zostało po porwanym żubrze. Bardzo, bardzo niepokojące. Panie nadleśniczy, no i co teraz? Powiadał William Shakespeare ustami Hamleta, że są rzeczy na niebie i ziemi, o których filozofom się nie śniło. I to, co się dzieje w naszej Puszczy Gnyszyńskiej, jest właśnie potwierdzeniem tych słów. I nie chodzi tylko o UFO i o wzięcia żubrów. Chociażby wróćmy na chwilę do Ptagasa. Ten zwierz przedziwny, złapany przez nas kilka lat temu, jest jakże inny i nikt nie uwierzy w to, że to jest efekt ewolucji. Przecież na kilometr czuć, że to jest efekt gmerania w genach. Nasza puszcza, Puszcza Gnyszyńska, jest tajemnicza. Jest niezwykła nie tylko z racji przyrody, ale również z racji tego, co tu się działo i co się dzieje. I warto tu przyjechać, jeśli się ktoś nie boi dziwnych rzeczy, jeśli kocha przyrodę, to zapraszamy do nas. Aha, tylko świeczkę trzeba przywieźć ze sobą.